Cześć, z tej strony Susek, to World of Tanks, wasze bitwy. Nie, pomyłka. To jest Epic Replay i tym razem pojazd tieru 10. Free kamera niepotrzebna. To jest T-110E5, czyli naprawdę świetny tier 10 heavyk amerykański z naprawdę sporym potencjałem, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. I chyba już zdążyliście zauważyć. Ja zrozumiałem od razu, kiedy wczytałem tą bitwę, no że po prostu matchmaking sprzyja i to będzie ta bitwa. E5 ma naprawdę świetny pancerz na takie ósemki, zobaczcie. Po przeciwnej stronie mamy w zasadzie zero przeciwników, bo face to face WTF raczej nie będzie walczyć. Foch raczej też nie będzie walczyć, a mógłby, a te 9-5 nie zdąży walczyć, więc wczytanie super. Powinien po prostu zrobić w mieście robotę jak przecinak. Istrzy nie wie jak ma na imię, no i zobaczmy. Czy w ogóle odda? Nawet nie bardzo chce oddawać. I już dwa łatwe strzały. Co ja wam mogę powiedzieć o T-110E5? Pewnie niewiele, bo ja tak naprawdę teraz powinienem kupować T-32, ale T-110E5 jest jednym... To dość ciekawe, jakby to tak powiem dobrze słowa. T-110E5, ja byłem graczem aktywnym w momencie, kiedy był zamieniany z T-30 właśnie na T-110E5. Pewnie za każdym razem, gdy widzicie piątkę, słyszycie historię, że był on zamieniany i wtedy kochany Wargaming dał nam, jako graczom, pojazd T-34 za darmo, tak? I już nigdy więcej Wargaming nam nic nie dał za darmo, żadnej ósemki premium. Teraz ten FV ma być zamieniony, ale nie dostaniemy zamiennika na ósmym tierze za darmo, nawet nie jakieś misje, żeby chociaż mieć szansę, tak? Kurczę, zrobiłeś tą linię, wygrindowałeś tą linię, no to chociaż dostań ten pojazd w szansę na zrobienie go w jakiś tam sposób, tralalala. No ale mniejsza. I teraz zobaczcie, jak groźny jest E5 w momencie, kiedy ma tylko za przeciwników tiery 8. Dziewiątki już powinny go przebijać, ale ósemki? No niekoniecznie. Już jest 3000 obrażeń, a jeszcze nie stracił nawet jednego hapeczka. Mamy pierwszego fraga. Ja pamiętam, że nawet SM4 tutaj to samo idzie zrobić. W 100% to samo. Wjeżdżasz na nich i oni nie wiedzą co ci zrobić. Kontujesz się, robisz side scrapa, biją goldem, nie biją goldem, odbiją się. A propos. Takie bitwy nie będą się zdarzały często. A kurczę, niestety, ale ten pojazd też nie do końca jest najlepszy, bo chcę nawiązać troszkę do misji osobistych. Chodzi mi bardziej o to, że jakimś pojazdem trzeba będzie nastukać sporo obrażeń, sporo odbić obrażeń i sporo przyjąć obrażeń. A więc no, naturalnym wyborem dla tego takiej misji jest jakiś niemiecki pojazd. Czy to S100, czy to Maus, bo ma sporo HP. Maus mniej zada niż esetka, ale zawsze. Na dupie się pojawiło KW. Jest lekka panika, dobrze ten lwę tam był. No, jeszcze jest. No, dużo jest pojazdów za jako przeciwnik. Na szczęście dwa są na dobicie i trzeba kończyć lufy. Co tu jest? Patrzcie ile to ma HP. O, dobrze, że lwa na full HP jest, będzie co miało zbierać hity. Mamy już 6k damage'u i jeden frag do tej pory. Jest już drugi frag. Damage nie bardzo się zmienił. No i zobaczcie, no tak naprawdę niewiele zostało dopiero przyjęte tych HP-ków. Tutaj wieża czasem dingnie, no. Ale powiem wam szczerze, no, jeszcze od tyłu chyba lew trafił. Całe szczęście za zero. Powiem w skrócie, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak... Znaczy,
ten matchmaking wyjaśnia wszystko, ale też trzeba umieć go wykorzystać i jak do tej pory robi to nasz bohater znakomicie. E5 da się siupać ten damage. O, jest kurde, Lora na dupie, tu wjeżdża FV. Co teraz? Ja bym FV-a zabił, a nieważne, co ja tam wiem, nigdy takiej bitwy nie zrobię. Działo to klasyka. 258, 340, działo solidne. Jak widzicie, reload jest super. Ogólnie kolega tutaj na bogato. Fałka widać, no wie przynajmniej gdzie się przebijać. HP się kończy. To znaczy, że WTF już... Już jest kolega na hita. 7k damage'u, szkoda, prawda? Mogła być super bitwa. No i zobaczmy, co tutaj zostanie wykierowane. Lora nie ma pocisków. A to Peszek, rzeknął Leszek. No więc fut. Byle nie ramować i jest ok. Został nam tutaj nasz gracz ze 176 HP-kami na 6, już 5 pojazdów. Foch prawdopodobnie wyjedzie nam tu z prawej, także o, myślimy podobnie. Jak to się mówi, wielki umysł myślą podobnie. Kolega fajnie znalazł boczek i wykorzystał sytuację. WTF może próbować wiele rzeczy, ale chyba tak, wjechał na kapa, to wiemy. I pewnie zaraz się zaświeci, tak? WTF się odbił, a nasz bohater go wykończył. Szczęście sprzyja lodożercom, więc nasz bohater lubi lody Algidy. Zostały dwie ósemki, z czego T34 i Tygrys 2. Oho, na prawie full hapie Tygrysek. Wjazd bokiem. Ale coś się dziwnego zdarzyło i tutaj już kolega troszeczkę tak niepewnie. T34 jest na dupie. No i dobre pytanie, co tu zrobić. Wraki zapewniają jakąś ochronę. Dobry sidescrap, Tygrys 2 nie przymierzył, no, wystarczy mierzyć weak spota, pokazuje jeszcze bok, żeby było łatwiej. T34 najżwawsze nie jest, byle się nie dać objechać, być przodem do ziomeczka i jest zrobione. Nie zdążył strzelić, no typowy nowicjusz. 10k damage'u, 8 fragów, T34 no ryzykowny wyjazd tutaj. Bo, a nie, chyba strzelił, więc był taki ryzykowny, bo boczek ładnie widać. Zresztą, no, pogorzelisko zacne. T34 się odbija. I zostaje artyleria. Artyleria, która, co ciekawe, wjeżdża nam na dupę, ale nie zdąży obrócić. No i cóż, i było tak blisko dla tych graczy, a tutaj wyszła naprawdę niesamowita bitwa. Przytomność umysłu spora. No i 10,5k damage'u. Niesamowita rzecz. Masa medali. Przede wszystkim puli Kołobanów. To Spartani, stalowa ściana, high caliber. Duży kaliber, no, głupio to brzmi. Obrońca, no i oczywiście specjalista. Damage super, ponad 10k. Na E5 spokojnie da się to zrobić. Team oczywiście się nie popisał, T950 na ten przykład, Patton też nie najlepiej, Waffentrager to samo, w przeciwnym teamie jak to wyglądało, Foch swoje zrobił, ale okupił to sporymi HP-kami, to samo Lora, no cóż. I to co chciałem tutaj przede wszystkim zobaczyć, to to, że w tej bitwie kolega stracił 2k HP, więc musimy dodać 2k, Mamy tutaj już 11, jakieś 18k damage'a przyjętego, zadanego i odbitego. Można i tak. A jak widać, jakieś straty tutaj były HP-ków od sojusznika, więc nie najlepiej. Też jeszcze utrudniali sprawę. Zarobek 130, no niesamowity jest ten E5, niesamowity. Oczywiście ma teraz tego, zawsze miał, ten oczywisty weak spot w postaci tego garnka, który bywa zdradziecki, bo potrafi odbijać pociski poziomu 250 penetracji, co jest frustrujące, skoro to jest weak spot, ale to i tak nie ma większego znaczenia. Da się go normalnie schować,
schować dolną płytę, chować weak spot i jest naprawdę, nie pokazać boku, tak, przodem do przeciwnika i to jest naprawdę mocarny pojazd. A jest dość żwawy i to jest fajno takie, bo widać, że się dobrze kręci, w miarę szybko przyspiesza i to jest takie zróżnicowanie po tych T29, T34, bo już M103 już jest niezłe, jeśli chodzi o mobilność. No dobra, bo już znowu się rozgadałem, stralala. To by było już kompletnie, obiecuję, to już jest w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuka w górę. To zawsze bardzo motywuje i ja jestem za każdego bardzo wdzięczny. No i cóż, to by było na tyle właśnie. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Hej!